ruszyła kampania wyborcza i chciałem taką jedną rzecz wyjaśnić. Różne tematy są poruszane, ale jednym z tematów jest obronność Polski w perspektywie ewentualnego zagrożenia. I tam pan Sasin wypowiedział się, pan Sasin z PiS-u, że Platforma chciała bronić Polski dopiero na dnie Wisły, a PiS będzie bronił całej Polski. Teraz chciałem wyjaśnić, o co chodzi, nie? Jakie były te, skąd się wzięły te różnice, jaka była doktryna obrony na linii Wisły i z czego powstała i dlaczego na przykład są dwie, nie? Dawno, dawno temu, jeszcze tak w okolicach roku 2000-2005, była jeszcze taka doktryna obrony związana, bardzo podobna do tej, jeżeli by na przykład przyszło zagrożenie od strony Rosji, żeby wojska nacierające powstrzymać już na granicy. Czyli doktryna podobna do tej z 39, nie? Że wojna graniczna, obronna i tak dalej, i tak dalej. Mimo że graniczymy z Rosją, czyli naszym potencjalnym przeciwnikiem od północy, to jednak tam w związku z Lasami Mazurskimi i tak dalej, tam po jeziorzem, to główne natarcie byłoby z kierunku Białorusi. Rosyjska doktryna wojenna dopuszczała, znaczy przewidywała atak na Polskę tak z dwóch głównych kierunków, z kierunku Brzeskiego, prosto na Warszawę i z kierunku Grodno-Białystok, nie? Też na Warszawę. A jeszcze była taka trzecia linia, to był desant z Morza Bałtyckiego, żeby opanować linię Odry, tam więcej okolice Szczecin, Kołobrzeg, wedrzeć się wzdłuż Odry, aby odciąć ewentualne posiłki NATO, nie? No i to był taki plan Rosji. No i plan bitwy granicznej, ogólnie tak, są w wojsku, w każdym kraju, między innymi w Polsce, jest coś takiego jak gry wojenne. Są to symulacje, które robi wojsko, które robi armia na potrzeby przyszłego konfliktu. Ludzie, komputery o wysokiej mocy obliczeniowej analizują pozycje strategiczne na mapie i przewidują możliwe działania przeciwnika, dostosowują i te gry wojenne były prowadzone przez Polskę i tak jak była doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, że Warszawa będzie zajęta 3 do 4 dni, no to faktycznie w grach wojennych tak wychodziło, że 3-4 dni zajmowało wojskom rosyjskim dotarcie do Warszawy. I te 3-4 dni jest kluczowe, no tak między innymi dzięki temu, że Ukraina przetrwała teraz niedawno te pierwsze 3-4 dni, to ta wojna może się dalej bronić, ponieważ no, tak naprawdę wydaje mi się, że kluczowym dla tego, że Ukraina nie upadła, była ta awantura na lotnisku Hostomel i to, że Ukraińcy odbili to lotnisko w drugim dniu wojny, czy to było w pierwszym, no w każdym razie na początku, ponieważ jakby tam Rosjanie przewidywali desant 8 tysięcy żołnierzy, no i to by już było pozamiatane w tej chwili. No a że Ukraińcy to obronili, to się jak, no i przyszła pomoc z zagranicy i tak dalej, i tak dalej, i do tej pory to się tam jakoś tam trzyma, nie? I teraz tak, Polska, jeżeli by faktycznie w ciągu tych 3 dni oni doszli do Warszawy i te wojska zostały nasze rozbite, no to już by był koniec. No i dlatego były różne inne koncepcje, powstały wśród generałów, między innymi taka koncepcja, to było właśnie zarządu PO, powstało, żeby odpuścić bitwę graniczną na granicy i skupić się na linii Wisły. Wpuścić Rosjan do środka i potem wyprowadzić kontruderzenie, coś jakby powtórzyć cud nad Wisłą, nie? Bitwę warszawską. I w grach wojennych, w symulacjach wojskowych, jak to podłączone do komputerów o dużej mocy obliczeniowej i tak dalej, wyszło, że Polska w takiej sytuacji mogłaby się bronić przy tamtym wtedy potencjale militarnym przez 2 tygodnie. Według pesymistycznych prognoz, jakby nam się skończyła amunicja, 2 tygodnie. I do miesiąca, jeżeli mielibyśmy regularne dostawy, a miesiąc czasu jest to czas wystarczający, żeby NATO, wojska NATO przyszły z odsieczą, o ile by przyszło oczywiście, bo to też nie wiadomo, chodzi głównie o dwie takie dominujące armie, czyli armię francusko-brytyjską, nie? To miesiąc czasu mniej więcej by zajęło, żeby się osiągnęły te jednostki gotowość bojową. Także stąd się wzięła ta doktryna obrony na linii Wisły. No, ma to swoje wady, że trzeba by za darmo oddać Białystok i Olsztyn. I inne tam duże miasta. No, a lepiej, wiadomo, Rosjanom za darmo nic nie oddawać, bo mamy przykłady
tego, że zbyt kulturalnie nie tam Rosja się nie zachowuje, delikatnie mówiąc, nie? Zbrodnie wojenne w Bucza i Irpień, te sprawy, nie? No i stąd to się wzięło. Rozumiecie, o co chodzi. No i no a teraz w związku z tym, że jest wojna na Ukrainie, jeżeli by teraz się skończyła wojna na Ukrainie, to Rosji zajmie od 5 do 10 lat, a najczęściej musi 8 lat, tak, żeby odbudować potencjał militarny. I w ciągu tych 8 lat Polska w tej chwili, dlaczego PiS jest taki pewien swojego, ponieważ Polska zamówiła Abramsy, Leopardy, koreańskie czołgi, w liczbie, łącznie to będzie 1500, Polska będzie miała więcej niż Francja i Niemcy razem wzięte czołgów. I około 700 HIMARS-ów, wyrzutnie rakiet HIMARS artyleryjskich, czyli więcej niż Stan Zjednoczony. Także Polska będzie w stanie, w tej chwili PiS jest w stanie wrócić do koncepcji wojny obronnej na granicy, ponieważ będziemy w stanie powstrzymać Rosję przy takim potencjale, o ile Rosja szybciej tego nie odbudowuje i wcześniej nie ruszy. Będziemy w stanie powstrzymać Rosję bez pomocy NATO. Dlatego jest ta właśnie koncepcja inna, PO i PiS-u na temat obrony Polski. No, tak mniej więcej w skrócie to wygląda.